Jeden na jednego. Czyli starcie polityka opozycji z politykiem partii rządzącej. Dziś zajmiemy się dwoma tematami. Porozmawiamy o rezygnacji Donalda Tuska z kandydowania w wyborach prezydenckich oraz o nazwach ulic. Czy w niektórych miejscach kraju mamy do czynienia z tak zwaną rekomunizacją i czy to mogłoby się stać w województwie warmińsko-mazurskim? Za konsoletą Szymon Krzysztoń, przy mikrofonie Marek Lewiński. Witamy. Przedstawiam naszych gości. Są nimi Jarosław Słoma z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. I Radosław Neumann z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panom, dzień dobry państwu. Zaczynamy naszą popołudniową audycję publicystyczną. Jeden na jednego. Nie będę kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich, poinformował we wtorek szef Rady Europejskiej były premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami Polsat News i TVN24. Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem, powiedział Donald Tusk. Podkreślił, że będzie wspierał kandydata opozycji w nadchodzących wyborach prezydenckich. W związku z tym, że to rezygnuje kandydat opozycji, więc dajmy się opozycji wypowiedzieć na samym początku. Jarosław Słoma, Platforma Obywatelska. Jak pan skomentuje tę deklarację premiera Donalda Tuska? Donald Tusk wyrastał kilka długości powyżej polityków aktywnych w kraju i dużo dobrego zrobi jeszcze dla Polski w Europie, będąc wkrótce okaże się zapewne szefem Europejskiej Partii Ludowej, czyli największego ugrupowania, które ma przewagę w Parlamencie Europejskim, a więc decyduje o losach Unii Europejskiej. To rozważna, racjonalna decyzja. Każda władza zużywa premier najdłużej pełniący te funkcje w historii Polski. Oczywiście byłby łatwym celem hejtu i tego steku pomówień, ale też jadu sączonego przez opanowane przez PiS media dawne publiczne. I szczerze mówiąc, ta decyzja jest dużym kłopotem dla PiSu. Bo wszystko wskazuje na to, że albo opozycja wystawi wspólnego, niepolitycznego, ponadpartyjnego, obywatelskiego kandydata, albo też Platforma i pozostałe ugrupowania wystawią swoich najlepszych kandydatów, z których ten, który wejdzie do drugiej tury, będzie popierany przez całą opozycję. A jak wybory parlamentarne pokazały, łącznie opozycja zdobyła więcej głosów niż PiS i to daje szansę na zwycięstwo. Oczywiście z naszego punktu widzenia taką znakomitą kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która startując w Warszawie w pył rozniosła kandydata Jarosława Kaczyńskiego. A czy pan byłby za prawyborami w Platformie Obywatelskiej? 167 tysiącami głosów. Panie Jarosławie, czy pan byłby za prawyborami w Platformie Obywatelskiej, jeżeli chodzi o wybór tego kandydata na prezydenta? Znaczy moim zdaniem już nie ma czasu. Jest szybka decyzja. Mam nadzieję, że ona zapadnie jutro na zarządzie Platformy Obywatelskiej, zaakceptowana przez Koalicję Obywatelską. Wydaje się, że na tę chwilę przyszedł czas na to, żeby kandydatem na prezydenta i pierwszym prezydentem w historii Polski była kobieta. Znakomita kandydatka, która zupełnie inną prezydenturę będzie prezentowała niż zużyty już swą władzą nieudolną Andrzej Duda. Prezydentura otwarta, europejska. Dobrze, i teraz przyciągająca, jednocząca, a nie dzieląca. Z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan również tę decyzję Donalda Tuska nazwie rozważną, jak zrobił to przed chwilą Jarosław Słoma? Szanowni państwo, jednego, czego nie można panu przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi odmówić, to pewnego zmysłu politycznego. I pan Donald Tusk tym razem również pokazał, że potrafi przeprowadzać kalkulacje polityczne. Dla mnie bezcenne jest to, że przyznał wprost, że tutaj w kraju podjął wiele niepopularnych, jak on to określił, decyzji. Ja z kolei uważam, że to były decyzje często krzywdzące, godzące w prawa Polaków po prostu. Mam na myśli chociażby podwyższenie wieku emerytalnego, czy decyzja o obniżeniu obowiązku szkolnego dla już sześciolatków. To są decyzje, które ciążą na byłym premierze Donaldzie Tusku i widać, że zdaje sobie z tego sprawę. Tutaj trzeba przyznać panu przewodniczącemu rację. Rzeczywiście
Na pewno. No ale Prawo i Sprawiedliwość cieszy się z tego, że Donald Tusk nie będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej. Chodzi mi o to, czy z każdym innym kandydatem Prawo i Sprawiedliwości będzie łatwiej, czy trudniej wygrać wybory? Albo nie wiadomo, jak się oczywiście te losy potoczą. My w Prawie i Sprawiedliwości nie robimy takich kalkulacji. Mamy wspaniałego prezydenta obecnie pełniącego tę funkcję Andrzeja Dudę. Nie, cała nasza ojczyzna ma godnego reprezentanta na arenie międzynarodowej i wspaniale zarządzającego naszą ojczyzną prezydenta. I myślę, że to Platforma Obywatelska, czy szerzej w ogóle opozycja, będzie miała rzeczywisty problem wystawić w tym momencie osobę, która mogłaby w jakikolwiek sposób przeciwstawić się Andrzejowi Dudzie z jego popularnością, wynikającą z jego ciężkiej pracy i rzeczywistej służby dla naszej ojczyzny. Zacytuję jeszcze Włodzimierza Czarzastego, panowie. Może będzie tak, że gdy Donald Tusk wyda swoją książkę, to na spotkaniach z czytelnikami i czytelniczkami zostanie przekonany, żeby zmienić decyzję o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich. To słowa lidera SLD Włodzimierza Czarzastego. Zwracam się do Jarosława Słomy. To możliwy scenariusz, żeby to się wszystko jeszcze odwróciło? Szanowni Państwo, Donald Tusk wróci do polityki krajowej niekoniecznie jako prezydent, który nie zajmuje na scenie politycznej w Polsce najważniejszej pozycji. A w jakiej roli na przykład pan widzi Donalda Tuska? Ja widzę jego rolę jako czynnika jednoczącego całą demokratyczną scenę polityczną w walce z PiS-em, który łamie polską konstytucję. Kampanii do Europarlamentu. I jestem przekonany, że Polaków pan Donald Tusk. Że Andrzej Duda, który nie zasługuje na drugą kadencję, zasługuje na Trybunał Stanu, przegra te wybory, ponieważ nie był strażnikiem konstytucji, nie stał na straży prawa w Polsce, ale był na straży interesów PiS-u, notariuszem pisowskim. Polacy znają już jego plusy i minusy. Jego władza się zużywa. To już nie jest ten Andrzej Duda sprzed 5 lat. Jest to po części prezydentura obciachu. Jestem przekonany, że Polacy wystawią mu taki rachunek, na jaki zasługuje. Dlatego potrzebna jest propozycja kandydata nieobciążonego, który zaproponuje inny typ prezydentury w Polsce i taką kandydatką jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Umówmy się proszę, że ten temat puentuje Radosław Neumann. W drugim pozwolimy zrobić to Jarosławowi Słomie. Bardzo proszę, Radosław Neumann. Przewidywałem, że pan Donald Tusk będzie bardzo bacznie przyglądał się wynikom wyborów do Sejmu i Senatu i po prostu czy ma do czego w Polsce wracać. Te wyniki nie były na tyle satysfakcjonujące dla Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, bo tak ta formacja występowała w tych wyborach, żeby mógł po prostu wierzyć w sukces w wyborach na prezydenta i to wynika z tej kalkulacji. Jeżeli by wycofał się z tej decyzji, owszem, historia zna takie przypadki, ale myślę, że wizerunkowo byłoby to bardzo źle odebrane przez Polaków. Drodzy Państwo, mamy jeszcze drugi temat, nieco bardziej regionalny, a przynajmniej spróbujemy odnieść się do tych wątków regionalnych właśnie. Jeden na jednego. Otóż w ubiegłym tygodniu Rada Miasta Białegostoku przegłosowała zmianę nazwy ulicy imienia majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki na ulicę Podlaską. Z kolei Rada Miasta Żyrardowa przywróciła nazwę ulicy Jedności Robotniczej, która dotychczas nosiła nazwę generała Augusta Emila Fildorfa-Nila. Ale informacja z ostatniej chwili jest taka. Dobra wiadomość z Żyrardowa. Mamy deklarację, że ulica generała Fildorfa zostaje. Tak napisał na Twitterze poseł PiS Maciej Małecki. A zapytam panów tak, czy na Warmii i Mazurach jest obawa, a może nadzieja, w zależności od tego, jak kto patrzy na ten temat, że ulice będą rekomunizowane, czy też będą przywracane te nazwy sprzed funkcjonowania ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej? Radosław Neumann, Prawo i Sprawiedliwość. Pozwolicie państwo, że najpierw odniosę się do słów bardzo proszę, oczywiście. Pana redaktora. Na szczęście w odpowiednim jeszcze czasie przyszła jakiś rozsądek na radnych Żyrardowa, że ich uchwała jest po prostu haniebna. Odbieranie patronatu ulicy generałowi Augustowi Emilowi Fildorfowi, którego postawa w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu już wydawałoby mi się nie budzi żadnych kontrowersji. Odebranie tego patronatu i przywrócenie nazwy typowo kojarzącej się z komunizmem byłaby niepokojącym tylko, precedensem. Drodzy Państwo, żeby to było jasne, na razie to są doniesienia prasowe. To są deklaracje, nie wiadomo, czy to się tak potoczy, jak zostało zapowiedziane. Mam tylko nadzieję, że to się tak potoczy. Tak jak mówię, wierzę w rozsądek. A teraz ten wątek regionalny, panie radny. No cóż,
czy grozi. W naszym regionie tych przypadków dekomunizacji nie było aż tak wiele, a niestety ze zjawiskiem rekomunizacji mieliśmy już do czynienia. Sugeruje pan, że decyzje sądu administracyjnego właśnie mają charakter rekomunizacyjny? Niestety to są takie decyzje. Przypomnę tylko, Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu do obu wyroków przywracającej nazwy ulicy Dąbrowszczaków z ulicy Erwina Kruka z powrotem na Dąbrowszczaków i przywrócenie nazwy Wincentego Wstrockiego ulicy zdekomunizowanej 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej nie oceniał, nie odniósł się praktycznie do żadnych uchybień proceduralnych czy jakichkolwiek innych podstaw. Jedynie sąd przyjął rolę historyka. Osobiście nie znam takiego autorytetu historycznego, który byłby w stanie ocenić, na przykład, cytuję z uzasadnienia, wśród Dąbrowszczaków było 40% komunistów, reszta to działacze związkowi, ideowi, Polacy, patrioci, którzy walczyli w Hiszpanii o demokrację. Mówił Radosław Neumann z Prawa i Sprawiedliwości. Dajmy szansę wypowiedzi Jarosław Słomo, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, postać generała Emila Fildorfa Nila, szefa KDW Cichociemnego, to jedna z najpiękniejszych postaci polskiego żołnierza II wojny światowej. Godna jest najważniejszej arterii komunikacyjnej Żyrardowa, ale tam radni wcześniej zmienili nazwę ulicy Jedności Robotniczej, która nawiązywała do pierwszego na ziemiach polskich w Żyrardowie strajku tkaczek zakładów liniarskich w 1883 roku. Ta nazwa nie miała nic zupełnego, miasta, zupełnego z komunizmem, tradycja historii tamtego miejsca. Wobec tego były protesty społeczne, radni zmienili, nieszczęśliwie moim zdaniem powinni nadać głównej ulicy miasta imię Fildorfa Nila, dlatego nie róbmy na siłę tutaj jakiegoś problemu, podobnie w Białymstoku ulica Zygmunta Szędzielarza Łupaszki jest to postać kontrowersyjna, szczególnie na Podlasiu jest to osoba też piękna. Przypomnę, natomiast tylko, jej działacze, więc pod, jego podkomendni byli sprawcami zbrodni, ludobójstwa, można powiedzieć, na dwóch wsiach, mieszkańcach wsi litewskiej, Dubinka i wsi polskiej Potoka. Tam zginęły dzieci, kobiety. Wobec tego kontrowersje, zwłaszcza na Podlasiu, ta postać budzi. Dlatego też zamiana ulicy Szyndzielosza Łupaszki na ulicę Podlaską była suwerenną decyzją radnych, nie mnie oceniać. I oczywiście jeszcze proszę odniesienie się do tego wątku w kontekście regionalnym, czyli czy w województwie warmińsko-mazurskim możemy mieć sytuacje analogiczne w pana ocenie? Nie widzę zagrożenia dla procesu rekomunizacji ulic. Tutaj, szanowni państwo, jest jedna zasadnicza kwestia. Jest ustawa dekomunizacyjna i trzeba pilnować prawa. Niestety pisowscy urzędnicy na czele z naszym wojewodą, który na skróty poszedł, został zrecenzowany przez polskie sądy. Sądy administracyjne wskazały, gdzie administracja rządowa zastępczo wydając zarządzenia złamała przepisy prawa i krótko mówiąc tamte fakty zostały przez sądy wyprostowane. Proszę, dlatego wróciliśmy do jednym zdaniem jeszcze dosłownie. Radosław Neumann i później jeszcze będzie nie szansa. Nie dyskutujemy, przyjmujemy je to do wykonania. Na razie Radosław Neumann, tak, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę po prostu pana, najpierw trzeba dobrze przygotować prawnie, niestety, a później jeszcze damy panu szansę niestety wypowiedzi. Wyroki wydają sędziowie, a sędziowie są takimi samymi ludźmi jak pan redaktor, pan czy ja, więc my wszyscy jesteśmy omylni i możemy troszeczkę możemy popełnić błędy w ocenie pewnych faktów. Przypomnę tylko, że sądy administracyjne w przypadku dekomunizacji olsztyńskich ulic nie odniosły się w ogóle do jakichkolwiek uchybień proceduralnych, prawnych przez pana wojewodę. Nie, właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej. Weszły w oceny historyczne, które są kuriozalne. Mówienie w drugim uzasadnieniu w przypadku ulicy Pstrockiego, że Wincenty Pstrocki w zasadzie nie był symbolem komunizmu, no to jest coś ciekawego. On sam na pewno by był bardzo zdziwiony na to, żeby się obraził, bo on się uważał za stachanowca polskiego i za przypomnę, symbol polskiej budowy. Przypomnę, że sąd wytknął wojewodzie, że zmienił nielegalnie pierwotną nazwę, którą wprowadził, wprowadzając jej skróconą wersję, było to nielegalne, ale sąd utrzymał nazwę zmienioną. Natomiast, szanowni państwo, to jest hipokryzja pisowska, bo jeśli chodzi o przestrzeń publiczną w Olsztynie, to wiemy wszyscy, że mamy tutaj do czynienia z pomnikiem zwanym Szubienicami. Wdzięczności Armii Czerwonej, Wyzwolenia, różnie był nazywany.
Ciągłe ataki są z niektórych środowisk pod adresem prezydenta, samorządu Olsztyna, że tolerujemy w przestrzeni tego typu obiekt. Otóż on jest w rejestrze zabytków i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pisowski minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Gliński, z urzędu wykreślił ten pomnik komunistycznych symboli pełen z rejestru i zniósł ochronę prawną. Natomiast nie podejmuje tego, bo chodzi o to, żeby golić króliczka, żeby był temat zastępczy do grillowania samorządu w Olsztynie. Natomiast z drugiej strony oczywiście cały czas czekamy na wypełnienie tego, co zapowiadało miasto, czyli na to, że przestrzeń wokół Szubienic zostanie zaaranżowana w inny sposób. I ten projekt jest już od lat 11 omawiany. Jak wiadomo, działania PiSu, kupowanie elektoratu przed wyborami spowodował, że zniknie z centrum miasta. Polskie samorządy mają problemy finansowe. Przypominam państwu, kupił poparcie wyborcze na poczet wydatków samorządu. Przypominam, kto był gościem audycji 1 na 1. Jarosław Słoma, Platforma Obywatelska. Dziękuję, do usłyszenia. Radosław Neumann, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru. Moderował Marek Lewiński, dziękujemy. 1 na 1.